Wyobrażamy sobie, że jest 1 lutego. Nie, no jest parę dni przed 1 lutym, ale już mówimy o premierach z 1 lutego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w 4 odcinku ilustrowanego magazynu wężowego. W historii polskiego kina jest to wspaniały dzień, ponieważ światło dzienne ujrzy zaraz dzisiaj właśnie nowy film Wojtka Zmarzewskiego. Nie wiedziałem, o którym filmie chcesz powiedzieć. Tak, drogówka. No, halo. O co ci chodzi, jebany? Co? No, ale o co ci chodzi? Co? Pusta droga jest, spokojnie, nie można kurwa jechać normalnie. Przyjacielu, nie kombinuj tutaj. Ale spierdalaj w ogóle. Drogówka to po prostu film dobry. Nie będziemy się do niego w żaden sposób tutaj przywężowiać. Ale porozmawiamy chyba o nim też, prawda? Przyciskasz, nie resetujesz. I masz cały czas 130. Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, Zmarzewski to jest marka sama w sobie. Z którymkolwiek z moich znajomych bym nie rozmawiała, zarówno ludzie związani z kinem, jak i ci niezwiązani, ci, którzy się znają, ci, którzy się nie znają, zawsze mówią: nowy Zmarzewski, na pewno pójdę. Dzieci dzisiaj, białego dzisiaj. Nie trzeba być kinofilem, żeby lubić dobrze jego jest, filmy. Dobrze jest mieć wreszcie po latach takie nazwisko w kinie, że po prostu jest nowy film Zmarzewskiego, więc trzeba pójść. Tak. W Polsce jakoś ostatnio nie było takich nazwisk. Jakoś się dogadamy. Wie pan? Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet. To jest film opowiadający o pracy drogówki, tak jak tytuł wskazuje, skupiający się na losach pewnej konkretnej grupy znajomych policjantów, którzy jeżdżą w patrolach we dwójkę, znaczy w sensie się dwójkami, tak jak jest. I w pewnym momencie, powiedzmy, jeden z nich zaczyna mieć problem, bo budzi się po bogatej wydarzenia nocy, nie do końca pamięta, co się stało. Część zdjęć, podobnie jak chyba w filmie, który cały czas jest jeszcze do zobaczenia na polskich ekranach, ale zagranicznym, Bogowie ulicy, część zdjęć jest zrealizowana z telefonów komórkowych, które zresztą w tym filmie pełnią ważną rolę. To ma absolutny sens. To ma absolutny sens. Świetnie, no świetnie zobaczyć, że ktoś ryzykuje. Wpisał to w fabułę. Pracy byłem, to jak mogę pić alkohol? Nazwisko? Maślanka jest. Wie pan, co pan zrobił? Prawdopodobnie przyjechałem... człowieka. To jest film, w którym w zasadzie nie powinniśmy to mówić, no bo my się mamy mówimy zajmować zobaczcie. Złym kinem, ale to po prostu idźcie, zobaczcie, bo to dobry film. Ale jest jeszcze druga premiera w tym tygodniu. Film pod tytułem Kanadyjskie sukienki. Obiecali mi ciebie! Widział to mocne. Film Macieja Michalskiego. Tak. Całkiem inne kino. Jeśli drogówka jest brudna, dynamiczna, prawdziwa i wulgarna, to Kanadyjskie sukienki są marzycielskie. Przede wszystkim, czy to jest dobre, czy złe kino? To jest film na temat, którego nie mam zdania. Dla mnie to jest złe kino. Twoja siostra lepiej się udała. Ja ciebie nie chciała. Ludzie pieczarkową zabili! To jest historia rodziny, wielowątkowa historia sporej rodziny, która zaczyna się gdzieś na wsi. Blisko związana rodzina, matka, ojciec, piątka chyba dzieci. Tak, lata 80. i retrospekcje wcześniej. Fajnym pomysłem jest napisanie i znalezienie miejsca we współczesnym polskim kinie dla dobrych starych aktorek. Starszych aktorek, przepraszam. No, stary to może jeszcze nie wszystkie. Ale Anna Seniuk... Jesteś ageistą. Oczywiście. Dziecko trzeba było wysłać, żeby zatkać gęby tym, co pod siebie najwięcej starali. Dużo się dzieje i na tym poziomie jest super. Fabuła jest, no pod koniec to się wszystko sypie straszliwie scenariuszowo, nieważne, ale cały drugi poziom fabularny, obsadowy, czyli cały poziom tych 20-30-latków, to są jacyś koledzy reżysera czy koleżanki, którzy wkładają jakieś stroje z lat 80., bawią się w kino, działają, grają na poziomie takiego no, szkolnego teatrzyku trochę. Przypomniała sobie o domu, a gdzieś ty była tyle lat, co? Jak ty musisz mnie nienawidzić? Na plus i warto wracać do tego. Fajnie, że ktoś miał wizję. Fajnie, że komuś się chciało wymyślić świat. Fajnie, że komuś chciało się podjąć pewnego rodzaju wyraziste decyzje, jeśli chodzi o też poziom realizacyjny, kolory, tak, muzyka. Tak, okay, tylko szkoda tych 2 godzin ponad w kinie. Tyle premier kinowych dzisiaj. Premier DVD nie zauważyliśmy. Styczeń się kończy, więc kończymy wybieranie kategorii
do naszych tegorocznych nagród. Na razie możemy tylko przypomnieć, co wygrało w zeszłym roku. Nagrodę zdobywa Natasza Urbańska. Natasza Urbańska. Natasza Urbańska i Borys Szyc. Pan Jan Fryd. Film Weekend Cezarego Pazury. Bitwa Warszawska. Cezary Pazura. Cudowne lato. Paweł Małaszyński. Jerzy Hoffman i Jarosław Sokół. Wyjazd integracyjny. Jakie kategorie dojdą i co naprawdę, na co w tym roku będziemy głosować? Już w przyszłotygodniowym magazynie zapraszamy. Myślę, że możemy też zaprosić do przysyłania nam, jeszcze jest chwileczka, ewentualnych sugestii na te nowe kategorie, o których wspomniałeś. To już ostatnie. Zależy nam na tym, że jeśli takie mają się pojawić, żeby miały sens. Najgorszy efekt specjalny, najgorszy product placement, najgorszy film z Borysem Szycem, no jest parę możliwości. Coś, co ma rzeczywiście jakieś odniesienie do polskiego kina i będzie miało... I do tego roku, który nam się kończy. Tak. Najgorszy film niewspółczesny. Niewspółczesny to taki eufemizm na film historyczny po polsku, bo nie rozumiem. No. Jeśli porównacie sobie film Niezniszczalni, Stallone i Reicha, to ewidentnie wychodzi na to, że Stallone oglądał Reicha. I tutaj w tym filmie kiełbasa staje się elementem złowieszczym. Staje się groźnym narzędziem i... No i powiedz, czy to nie jest zabawne. Ale to było dawno, jak Masza tu pracowała. Nie krzypuj więcej. Znajdziemy ją, mówiłem, panie Kubo. O, wszyscy ją tu lubili. Wtedy to miałem obrót.